Siemanko wszystkim na moim kanale. Czas przejść do kolejnego odcinka retro wspominek pirotechnicznych. Mianowicie tak wam bardzo się pierwszy odcinek spodobał, że postanowiłem nagrać kolejną część i w dzisiejszej części odpalimy sobie petardy Achtung na draskę, które niestety zostają wycofane, ale żeby nie było smutno i za krótko, mam też petardy Achtung od Tropika, które są z lądem i też nie posiadają nigdzie CE. I teraz tak, za takie duże Achtungi na ląd, które kosztują około od 12 do 15 zł, dostajemy 5 sztuk. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. To są takie duże petardy, ale z bardzo miękkim korpusikiem. Tutaj mam jedną specjalną petardę Achtung. Taki malutki dzisiaj pojedynek. Kontra Achtungi od Hesti. I tutaj mamy trzy Achtungi, myślałem, że są cztery. Trzy takie Achtungi z plastikowymi zatyczkami. I za te trzy Achtungi trzeba zapłacić około mniej więcej 8 zł. Strasznie dużo komarów tu lata, jak możecie zobaczyć. Dlatego założyłem bluzę i czapkę, bo nie idzie wytrzymać. Tyle komarów tu się nagle wylęgło. I teraz tak, ile mniej więcej 8 zł za takie 3 Achtungi, które są naprawdę dość ciężkie, korpus jest dość gruby. I teraz dlaczego zostały Achtungi na draskę, czyli siarkowe, wszystkie petardy zostały wycofane. Mianowicie certyfikat CE nakazuje, żeby petardy wszystkie paliły się od 5 sekund do 6 sekund, czyli w przypadku petard z lądem wystarczy, że damy 5 do 6 cm lądu i mamy petardę, która wybuchnie nam w tym przedziale między 5 a 6 sekund. Z petardami na draskę, no niestety jest ten przypał, że zdarzają się przypadki bardzo rzadko, że petardę zaraz po odpaleniu 3-4 sekundy wybucha. Mi się osobiście zdarzyło, że raz jak podpaliłem petardę na siarkę i rzuciłem, wybuchła po mniej więcej 20 sekundach, a z nami raptusami ludźmi jest tak, że jak podpalimy, rzucimy i nie wybuchnie w ciągu 10 sekund, to zaraz nie wypał, idziemy i co tam się stanęło. Nie olewamy tego, a może ląd przygasł albo coś i wtedy na przykład po tych 20 sekundach wybuchnie i jest nieszczęście gotowe. Nawet jeden z widzów mi raz napisał, że petarda na siarkę wybuchła mu w okresie mniej więcej 50 sekund, czyli prawie minuta, a wy napiszcie, w jakim okresie wam wybuchła najpóźniej petarda na siarkę, a w jakim najkrótszym czasie. Więc dlatego zostałem wycofany, bo takim petardom się nie da certyfikatu zrobić, więc te petardy już na zawsze odejdą i tylko możemy sobie taką zostawić na pamiątkę. I mieliśmy kiedyś takie petardy retro wspominki, a więc zaczynamy taki malutki pojedyneczek, a więc zapraszam do oglądania. Zrobimy sobie testik na decybelomierzu najpierw. I mamy 107 i 90. 89,9. Teraz lecimy za Achtungiem na siarę. To 13, a ten drugi pokazuje 95,3, czyli no powiem wam, że ten na siarę jest konkretny. Czas wyplewić trochę chwastów, leci najpierw Achtung. Panie, nawet nie widać dziury. Tam macie poszelce, a tu nie ma nic. No to teraz weźmiemy Achtunga
siarą. Przestawiłem się kawałeczek obok, żeby nie było. Pierdzielnięcie mocne, ale widzicie, no takiego efektu nie ma, ale tu już jakaś dziurka jest, ale też bez rewelacji, to jak widzicie, szelka na razie, tak jak mówiłem, najmocniejsza. Pojedynek na garnku. No to mam kłopot mały. A, patrzcie, jest nasza petarda. Ty. Kurde, jak się rozerwało. Podobnie, nie liczę, że teraz jest garnek lżejszy. Ale huk był słabszy. Czyli bez rewelacji były te achtungi. Jeśli chodzi o siarkę. Ale strasznie szybko się zapalił, nie? Komary trochę boją się wybuchów, bo trochę odpuściły, jak strzelam. Jeśli chodzi o achtunga, to samo co Big Tiger. Mięciutki, strasznie korpusik. Patrzcie. Więc rzucę go do wody. Petarda na 200% nie utonie. Ale są w miarę głośne te petardy. No. W miarę głośne są. No i teraz na samym końcu mam dla was. To jest mega achtung. To jest achtung, do którego dosypałem troszeczkę kuleczek rakietowych i zobaczymy, co to z tego będzie. To jest mega achtung i zobaczymy, czy ten mega achtung na sam koniec będzie hitem, czy będzie kitem, dlatego ląd dorobiłem i zobaczymy, co to z tego będzie, z mega achtunga. Dobra, lecimy z mega achtungiem. To, co widzieliście na kamerze, to może widzieliście 10% tego, jak to poszło w las. To tak jakby bazuka odpalił na ziemi. Mega achtung dał radę. Resztki po super achtungu. Ja pierdzielę. Ale była moc. Była moc super achtunga. To był super achtung. Jeśli wam się filmik spodobał, czekajcie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Napiszcie mi w komentarzach, jak wy oceniacie te petardy. Mi się zwykłe achtungi i achtungi na siarkę podobają, ale na przykład dla achtungów na siarkę dałbym ocenę 4 na 10, bo dwa naprawdę mnie zaskoczyły pozytywnie. Trzeci no nie do końca. Jeśli chodzi o achtungi na ląd, no to dałbym mi ocenę 5 na 10, no bo kupić 5 achtungów w cenie od 12 do 15 zł to też jest dość duży wydatek i w tej cenie można zakupić sporo innych, mocniejszych petard. Jeśli wam się filmik spodoba, jeszcze raz łapa w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, żeby nie ominęły was nowości oraz kliknijcie w dzwoneczek, żebyście dostawali
powiadomienia o wszystkich nowościach pirotechnicznych, nowych filmikach oraz moich live'ach. To byłoby na tyle. Trzymajcie się ciepło. Na razie.